Ciekawe, ile lat ma teraz moja córka. W więzieniu traci się rachubę czasu. Skoro o to pytasz, to znaczy, że jesteś nowym skazańcem. Masz pecha, przyjacielu. Strażnicy cię wystawili i to jak. Obawiam się, że nikomu nie wolno rozmawiać z Madanachem. Chyba, że wcześniej uda im się przejść obok Borkula Straszliwe. Strażnik Madanacha. Wielki, nawet jak na orka. Słyszałem, że urwał komuś rękę i skatował go nią na śmierć. Pod tym względem jest dość staroświecki. A teraz muszę cię przeprosić. Nowe mięso. Miękkie, delikatne. Pamiętasz uczucie towarzyszące zabiciu pierwszej ofiary? Prawdziwy zabijaka, tak jak ja. Bogowie przysłali nas tu, byśmy zapełnili ich komnaty duszami. Pasujesz idealnie. Chcesz rozmawiać z żebraczym królem? Dobrze. Ale najpierw musisz zapłacić my to. Może przyniesiesz mi kosę? Nie żebym potrzebował, ale może mi się przydać, gdy będzie trzeba coś skosić. Madanach oczekuje tylko raz na jakiś czas butelki skumy w podzięce. Nie przejdziesz. W porządku. Gdy mnie zabrano, musiałem zostawić swoją córkę. Jarl uznał, że stanowię zbyt duży problem. Wrzucił mnie tu razem z renegatami. A, potrzebna ci ochrona. Mogę to załatwić. A może najpierw zrobisz coś dla mnie? Duach ma butelkę skumy. Najlepszy destylowany księżycowy cukier. Aż się trzęsę na samą myśl. Dziękuję, przyjacielu. Nie martw się. Mam dla ciebie kosę. W porządku. Pozostali więźniowie robią się podejrzliwi, gdy ze sobą rozmawiamy, więc... Spójrz na mnie jeszcze raz, a wypruję ci flaki. To moja skuma. Masz drgawki? Dobrze, weź to. Niech starzy bogowie mają cię w opiece. Na razie. Zesłano mnie tutaj, bo ktoś powiedział, że zamknęli mnie o ten jeden raz za dużo. Teraz mam dożywocie. Oto twoja kosa. Obiecaj, że nie użyjesz jej przeciwko mnie, dobrze? W porządku. Jestem niewinny. Nordowie mnie wrobili. Nigdy wcześniej nie widziałem tego narzędzia zbrodni. Jesteś tu, żeby kopać, więc kop. Masz my to? Jedna kosa. Dobrze, wejdź. Tylko nic tam nie kombinuj. Madanach jest mądrzejszy, niż ci się zdaje. Do następnego razu. Proszę, proszę. Spójrz na siebie. Nordowie zrobili z ciebie zwierzę, dziką bestię w klatce rzuconą szaleństwu na pożarcie. A więc jak będzie, moja droga bestio? Czego pragniesz? Informacji o renegatach? Zemsty za próbę pozbawienia cię życia? Ja? A co z tobą? Jakim prawem mieszasz się w moje sprawy? Zabijasz moich ludzi. Czy było warto? Czy warto było zabijać w imię swojej prawdy? Niczym od nas niewolników się już nie różnisz. Pojmujesz? Gardło miażdżą ci buciory Nordów. Jeśli to zrozumiesz, może zdołamy ci pomóc. W
tej kopalni znajduje się człowiek imieniem Braig. Poza mną siedzi tu już najdłużej. Powiedz, że cię przysyłam i spytaj, dlaczego tu jest. Chcę, by dotarł do ciebie ogrom niesprawiedliwości panującej w Markarcie. Miałem Markart w garści. Pogoniliśmy Nordów i wydawało nam się, że zwyciężyliśmy. Zemsta była błyskawiczna. Złapano mnie, natychmiast osądzono i skazano na śmierć. Ale nigdy nie doczekałem się egzekucji. Zatrzymał ją Tonar Srebrnokrwisty. Chciał mieć renegatów pod swoją komendą. Chciałbym kierował gniew renegatów na jego wrogów, a oszczędzał jego sojuszników. I tak robiłem. To było upokarzające, ale wiedziałem, że w końcu się odsłoni i uwierzy, że ma mnie na smyczy. To nasza ziemia. Byliśmy tu pierwsi. Potem przybyli Nordowie i zakuli nas w kajdany. Zakazali czcić naszych bogów. Niektórzy z nas nie chcieli się ukorzyć. Wiedzieliśmy, że pielęgnując stare tradycje, odzyskamy swoje królestwo. Oto kim jesteśmy. Renegaci. Wyklęci we własnej ojczyźnie. Dopóki nie odzyskamy wolności, będziemy z pogranicza wycinać krwawy kawał po kawałku. To nasza ziemia. Byliśmy tu pierwsi. Potem przybyli Nordowie i zakuli nas w kajdany. Zakazali czcić naszych bogów. Jesteś tu, żeby kopać, więc kop. Nie sięgaj po kosę w mojej obecności, bo oboje tego pożałujemy. Czego? Mam sporo do przekopania. Chcesz coś o mnie wiedzieć? Każdy w kopalni Tidna ma jakąś historię. Najpierw usłyszymy twoją. Kiedy twoje nadgarstki po raz pierwszy oplotły łańcuchy? Więc wiesz, jak to jest, gdy twoje życie jest w czyichś rękach. Dlaczego to inni mieliby o tym decydować? Czyż nie do bogów należy wydawanie wyroków? Masz rodzinę? Ktoś czeka na twój powrót? Miałem kiedyś córkę. W tym roku miałaby 23 lata. Wyszłaby za jakiegoś narwanego jubilera. Moja mała Aetra nie chciała jednak, by jej tatuś odchodził. Prosiła Jarla, by zabrał ją w zamian. Najpierw musiałem patrzeć, jak jej głowa potoczyła się po bruku, a potem i tak mnie zamknęli, bym wydobywał srebro. To mojej córce należy współczuć. Ja jestem jedynie biednym renegatem, który żałuje, że przed schwytaniem nie zgładził więcej Nordów. Nie jestem Madanachem! Nigdy nie przewodziłem renegatom! Jedyny gniew, jaki mogę uzasadnić, to mój własny. Ale każda rodzina na pograniczu ma historię podobną do mojej. W tej walce nie ma niewinnych obserwatorów. Są tylko winni i martwi. Zbyt długo. Do następnego razu. Zesłano mnie tutaj, bo ktoś powiedział, że jestem renegatem. Jesteś tu, żeby kopać, więc kop. Jesteś. Czy to, o co prosiłem, zostało wykonane? Wyobraź sobie słuchanie w kółko tej samej historii. Za każdym razem to inna rodzina i inny rodzaj niesprawiedliwości. Twoje czyny na powierzchni przypomniały mi, jak bardzo oddaliłem się od trwającego boju. Wraz z moimi ludźmi powinienem udać się na wzgórza i prowadzić walkę.
Tak, ale potrzebuję dowodu twojej lojalności. Nie chciałbym dostać kosą w plecy podczas ucieczki. Wiesz, kim jest pechowy Grizvar? Nosi adekwatne imię, ale jest też złodziejem i sprzedawczykiem. Skończył się czas jego użyteczności. Zajmij się nim, a będziemy mogli opuścić Sidne na dobre. A, w drodze tutaj Borkul wydarł ci broń. Dobrze. Weź to. Czas naszej zemsty jeszcze nadejdzie. Więzienie nie jest takie złe. Słyszę mniej narzekań, gdy zabijam ludzi. Gdy mnie zabrano, musiałem zostawić swoją córkę, Uailę. Wreszcie należysz do nas. Chodź ze mną. Chyba już czas, bym przedstawił ci moje plany co do ciebie i twych nowych braci. Co się dzieje, Madanachu? Nie kazałbyś zabić starego Grizvara, chyba że nie masz już dla niego żadnego zastosowania. Bracia, już zbyt długo tu siedzimy. Czas opuścić kopalnię Sidna i wznowić walkę z Nordami. Pod moją kwaterą, tuż za bramą, jest tunel wiodący prosto przez krasnoludzkie ruiny Markartu, aż do samego miasta. Jak myślicie, bracia? Myślę, że zasługujesz na ułaskawienie. Chodźmy. Do tunelu. Ruszajmy. Huh?
przyniosłam to, czego chciałeś. Dobra robota! Przygotujcie się, a ja porozmawiam z naszą ulubioną przybłędą. Twoje rzeczy skradzione przez Nordów zostały odzyskane przez Kaję. Przygotuj się, zanim wyruszymy do miasta. Weź też to. Mały, przepełniony starożytną magią upominek ode mnie. Teraz oznajmię Markartowi, że powróciłem. Nie martw się o siebie. Po dzisiejszym dniu będą wiedzieć, kogo mają się lękać i kogo obarczać winą. Zajmie mi to całe lata, ale odtworzę struktury renegatów. Odzyskamy nasze ziemie, a gdy już zyskamy władzę, zaznamy wreszcie pokoju we własnym królestwie. Ale zanim to nastąpi, pozwól, że cię ostrzegę. Uważaj na renegatów. Od tej pory żadne miejsce w Skyrim nie będzie przed nami bezpieczne. Myślisz, że uciekniesz z mojego więzienia? Zapłacisz za to, co zrobiłeś mojej rodzinie! Twoja rodzina? Tu jest za jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. Zaczynajmy! Ja się skrócę cię o to! Już nie żyjesz! Nie żyjesz!